Siemano, witajcie z tej strony Ocibra, a dzisiaj będę czytał wasze pytanka. Wiem, jest noc, ale to też chcę ja po prostu, wiecie, jakby żeby były odcinki codziennie, bo wątpię, że się wyrobię z tym, poza tym jest ciemnica. No i właśnie, czekajcie, ile tu jest pytań? Tu jest 6, 5. Jest 10 ludzi napisało, a jest 40 pytań, więc naprawdę sporo. Więc wiem, mogliście już o tym zapomnieć tak naprawdę, ale może nie zapomnieliście. Dobra, zaczynamy. 3 miesiące temu ulubieniec strasznych rzeczy pisze. Dobra, czytam. Jestem tu nowy i chciałbym się spytać kilka pytań. Kiedy będzie coś strasznego? Właśnie teraz jest coś strasznego, bo jest noc. No, więc... No, a, na przykład opuszczone domy i tym podobne. Nie wiem, zobaczymy. Bym musiał się skonsultować z moim kolegą. Jak opuszczone domy. Dobra. Kiedy będzie napad na banku Ibry? A to już stare, bo to było. Chyba, że napad na bank Ibry, ale chyba takiego nie będzie. Kiedy będzie sen 2 Ibry? No mówiłem, tu niektóre będą... Znaczy nie mówiłem, ale tu niektóre będą przestarzałe. Ale... Sen 2 Ibry już był, a czy będzie sen 3 Ibry? Raczej tak. Czy będą historyczne ciekawostki? Porównanie, wiem, kiedyś gadałem o tym. Ale może postaram się jakieś zrobić. Możliwe, że jakieś będą. Czy będą geograficzne ciekawostki? Geograficzne ciekawostki. A co to na myśli? Co to ma mieć na myśli w sumie, bo nie wiem. Co to ma mieć na... Co to... ma oznaczać tak jakby. No chyba, że... nie wiem, stolicę mam podawać, takie coś jak stolicę Mongolii, Ulaanbaatar i tak dalej. Nie wiem, jeżeli to oglądasz, ulubienie straszne rzeczy, weź napisz, o co ci tak dokładnie chodziło. Dobra, dalej. Czy kupisz Lady Okipy, albo czy już je jadłeś? Kupić... w sumie chyba kupiłem, no. A czy jadłem? Jadłem, ale nie nagrywałem odcinka o tym. Dobra, dalej. 3 miesiące temu Paweł Stoltman pisze. Oto moje. 1. Jak Romet do ciebie trafił? Jak trafił Romet? Właściwie to... jakby... w sumie sam nie pamiętam, bo byłem trochę jeszcze mały. Ale, bo my jakoś od sąsiada... go wzięliśmy, kupiliśmy coś tam, za ileś tam, ale trzeba było dużo części dokupywać. No i tak on właśnie do mnie trafił. 2. Skąd pasja akurat do tureckich seriali, a nie z innych krajów? Skąd akurat pasja do tureckich? O, nie wiem, jakoś tak już jest. Szczególnie jakieś, wiesz... Ktoś ci jedzie. Dobra, pojechał dalej. No jakoś tak lubię też historię o tym Imperium Osmańskim. No i akurat nie wiem w sumie, jakoś tak znikąd w sumie tak sentyment miałem. No i niektóre oglądam seriale takie jak Elif. Czasami się zdarzy, że Przysięga. Ale i też oglądam Promyk Nadziei. Przedtem oglądałem też Wieczną Miłość, co polecam, bo bardzo fajna, na Filmwebie też ma 8 ocenę. I tam ponad 1000 osób oceniło. 3 miesiące temu Jarnek Orłowski pisze. Ulubieni zagraniczni aktorzy, tak? To Johnny Depp, Brad Pitt, Gerard Depardieu, Christian Clavier, Benoit Poelvoorde, Poelvoorde, coś takiego, bo naprawdę, jego nazwiska nie mogę zapamiętać. Chyba Poelvoorde albo Poelvoorde. Coś takiego. Bo jakoś jego nazwiska nie mogę zapamiętać. I Danny Bohn. I no, w sumie Burak Özcivit. W sumie Nevzat Kan. W sumie dużo się znajdzie. Naprawdę bym musiał zapisać tak normalnie. No ogólnie to głównie oni.
Jeżeli coś, to wrócę do tego, już napiszę na przykład w drugim odcinku, jak będzie już rano. Dlaczego zacząłeś nagrywać wideo filmy, takie jak na przykład Sen Łybry? W sumie nie wiem, ale też się zapatrzyłem, że dużo osób robi jakieś tam, coś tam, jakieś filmy, więc pomyślałem, że ja też zrobię. No i tak jakoś to zaczęło się. Kiedy zrobisz dotację na strumyku? Nie myślałem jeszcze o tym, ale moim zdaniem jeszcze za mało osób to. Mam za mało jeszcze osób, mam no, za mało widzów jeszcze, no. Jak może 1000, to może jeszcze się zrobi. Czy polskie prawo Tubono by się przydało w Polsce według ciebie? A tutaj następna kartka. Dobra. Według mnie tak. A według ciebie tak. Według mnie tak, bo ogólnie patrzę, że dużo ludzi zapożycza jakieś anglicyzmy. No i ogólnie te słowa, które na przykład były przedtem, nawet kilka lat temu, zanikają. Więc jakby był jakiś, jakby można było coś zrobić, to bym na pewno się przyłożył. Widzę, że ty też. No i to tak o właśnie. No bardzo by się przydało. Bo chyba mi się zdaje, że ty gdzieś pisałeś, bardzo mi się spodobało, spartolenie narodowe napisałeś, tak. Może coś w tym jest w sumie. Coś podobnego bym nazwał. Znaczy, jak ktoś tak nagminnie, co trzecie, czwarte słowo to anglicyzm. I jeszcze taki niedawno zapożyczony, od kilku, kilkunastu lat. Dobra, o widzicie, zaparowały mi okulary. Dobra, dalej. A, czy będziesz nagrywał, jak jedziesz do kina? Pokazujesz krótki urywek filmu, mówisz jaki to film, a na koniec dajesz recenzję. Tak, już był taki. Wiem, że to 3 miesiące temu, ale no tak, będą jeszcze więcej. Do jakich krajów chciałeś najbardziej pojechać? Francja, Mongolia, Turcja, między innymi. No i też inne, no. Czy będą jakieś filmy na święto pojowe? A i to stare, nie wiem, chyba były, nie pamiętam już, ale czy na te, to może coś się zrobi jeszcze. Czy będzie jakiś film w Ombonie, bo bardzo by mi się podobało? Tak, jest teraz, ale może i też inne jakieś będą. Zobaczymy. To tyle. A, Paweł, pozdrawiam ciebie, bo ty też mnie pozdrawiałeś, więc Paweł, pozdrawiam ciebie, Paweł Sztortman. To tyle. Pozdrawiam, teraz Jana Karłowski pisze. Piszę to po raz drugi, bo jak napisałem pierwszy raz, to ty usunął mi komentarz. PS, jedno pytanie zapomniałem. Nic nie szkodzi. Może kiedy tam odgadniesz, znaczy przypomnisz, no nie wiem czy przypomnisz, ale inne zadasz jakieś pytanie, więc pozdrawiam cię Jana Korołowski i dalej. 3 miesiące temu Kenuo pisze, oto moje, jak u ciebie? Bardzo dobrze, wiem, że to trochę przedawnione, ale jak oglądasz to pozdrawiam. Schab czy gulasz? Zależy jaki. I to dobre, i to dobre, ale zależy jakie. Choć ja tam tak mięso jem... Tak dużo to tego mięsa też nie mam, no. Nie mam pomysłu, tyle XD. No dobra, spoko, pozdrawiam. Żejanna Bu. Chyba tak, 3 miesiące temu. Oto moje, ulubiony piłkarz. Leo Messi, w sumie też jako bramkarza to Hugo Lloris. No i też lubię Olivera Giroud, Benzemę, Kyliana Mbappé. Ale między innymi na pierwszym miejscu bym dał Leo Messiego. Najciekawsze historie państw według ciebie? Francja, Belgia, Turcja, Mongolia. I coś tu jeszcze? Chyba tam jakieś kraje inne jeszcze się znajdą. No. Lubisz gotować? Tam pamiętam, że jakieś tam... 2 razy mi się zdarzyło, że jakąś tam bułkę robiłem, no ale... Czy tak lubię gotować, to tak niekoniecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam ciebie, że Janna Bu. No i jeszcze trochę zostało. Nie wiem, jak my tu zrobimy. Ale wiecie co? Zrobimy tak, że te co 3 miesiące temu, to przeczytam dziś, a następne jutro. Rudy Pies, 3 miesiące temu pisze. Oto moje. Pokażesz i będziesz zwiedzał swoją wieś? Tak, na pewno to się zdarzy. Czy będzie jakiś serial na tym kanale po 30-45 minut? Uj, nie, 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 nie będzie, bo kurde, jak my wskazanego tylko jeden odcinek nagraliśmy i nie możemy nagrać, bo jakoś tak wyszło. No wiecie, ja jakoś tak nie mogę nagrywać wakacji, bo to gdzieś się pojechało, to coś innego się robiło.
No i czasem się zapomniało, no i czasem się nie chciało, jak to wakacje. No i tak jakoś wyszło, więc przepraszam was. Będą jakieś straszne gry? Będą. Jakieś tam będą. Julian Octavian Wetynowicz pisze 3 miesiące temu. Oto moje. Ojej, powiedz, z jakiego języka pochodzą dane słowo. Dobra, powiem ci w następnym odcinku. Zacznijmy od drugiego pytania. Kiedy będą przejażdżki do znanych ludzi internetu lub aktorów filmowych? Na przykład Conanowych czy Stachu Jones? za jakiś czas powinny być. Znaczy, no nie wiem, czy zrobimy takie coś, ale może. Nie wiem. Aż tak mi bardzo się nie chce, no ale czemu nie? Czy z kimś masz zamiar nagrać film, na przykład Major Suchodolski? Nie mam zamiaru, chociaż może kiedyś tam się zdarzy to. Czy lubisz włoską historię? A właśnie, włoska historia też bardzo ciekawi. Też, że ja na bu, powiem ci, że włoska historia też mnie bardzo ciekawi. Czy lubisz romańskie języki? Bardzo lubię, najbardziej je lubię po słowiańskich. Pozdrawiam. No i pozdrawiam. Pozdrawiam was wszystkich. Lubię straszne rzeczy. Paweł Stoltman, Janek Orłowski, Kenuło, że Janna Bu, Rudy Pies, Julian Octavian Wetynowicz. Jutro przeczytam te twoje, bo tam długo. No i tutaj mam dzisiaj 19 sierpnia, bo wiecie, wydrukowałem to 19 sierpnia, więc piszę tam dzisiaj 19 sierpnia. Dobra, więc do następnego odcinka, moi drodzy. Ja i Błaszczykowski z wami się żegnamy. I teraz, kurde, trzeba wracać. Dobra, mam całe szczęście słuchawki. Dziś kupiłem. Więc zakładamy słuchawki i jedymy, tylko jeszcze trzeba dojść do tego roweru, bo trochę daleko jest. No, ale to tyle, ja chciałem. Żegnam się z wami, moi drodzy, ja już lecę. Kurde, trochę się cykam, ale dobra. Chyba damy radę, więc do następnego odcineczka. Jutro powinien być następny odcinek. Siemano i cześć. Ole, brudna ręka. Dobra, cześć.